jaką pogodą przywitała mnie Norwegia. Nie mogę do was mówić, bo jem śnieg. Ale przynajmniej jest czysty, bo tu mają czystsze powietrze. Wyglądam jak bałwanek. Olga chyba też. No coś niesamowitego, jaka jest pogoda. Zasypało nas tutaj nieźle, ale przestał padać. Słuchajcie tego. Jak ja kocham taki świeży śnieg. Teraz nie wiem, czy nie będzie za ciemno, ale jeszcze widoczek wam pokażę. Bosko. Idealnie trafiłam. Zobaczcie, ile plastiku. Boże. Serce pęka. Wszystko jest z plastiku, nawet pojedyncze papryki. Pojedynczy seler, pojedyncza cukinia. No dobra, kapusta nie jest, wow. Mamy sobotę, pięknie się zaczął dzień, bo jest biało i nie pada śnieg, nie wieje śniegiem w twarz, więc można sobie iść na długi spacer. Wczoraj wieczorem zaliczyłyśmy taki około 5-6 kilometrowy spacer i to było ekstra. Tak dobrze mi się potem spało i w ogóle tak fajnie pooddychać tym głębokim powietrzem, świeżym powietrzem, głęboko pooddychać świeżym powietrzem. I dzisiaj ruszamy na jakąś okoliczną górę, która to ma ponad 200 metrów, coś między 200 a 300, 260 mniej więcej, tak? I nie wiemy, czy będą ścieżki wytyczone, a jak wiadomo, wczoraj tutaj sypnęło całkiem nieźle, więc nie wiadomo, czy się nie wrócimy po drodze, ale próbujemy. Taki babski wypad. Rok temu, jak tutaj byłam, to w okolicy Bergen nie było zimy, nie było śniegu i żeby zobaczyć śnieg i nacieszyć się taką zimową Norwegią, musieliśmy jechać jakieś chyba 70 km od Bergen. Natomiast teraz mamy wszystko na miejscu, więc chyba nie będziemy nigdzie jeździć, bo tutaj jest tak pięknie i jest tyle do zobaczenia i do zrobienia, że zamierzamy to wykorzystać. Olga instaluje aplikację do ratowania życia w górach. Musimy być przygotowane na każdą okoliczność. Teraz będzie łatwo nas zlokalizować, jak wyślemy sygnał. Takie mamy piękne widoczki po drodze, tam jest jeziorko, a tak poza tym to wszędzie jest górka, dołek. I teraz jeszcze jest ślisko, więc fajnie się chodzi. Dobrze się jeździ. No jeździ się super, ale na przykład te śniegowce, one są beznadziejne do chodzenia po takim lodzie albo ubitym śniegu, ale już po takim świeżym śniegu to super, więc w wielu miejscach po prostu idę poboczem. Po dość długim spacerze na nizinach znalazłyśmy w końcu wejście na górę. Co prawda Olga mówi, że to nie jest to wejście, którym ona chciała wejść początkowo, bo tamto miało być łagodniejsze, a tutaj wygląda to dosyć ciekawie, ale idziemy. Ważne, że jest świeży śnieg, czyli nie jest ślisko. No i zobaczymy, co tam na nas czeka. Mam nadzieję, że jakieś jelenie. Trasa wygląda dość dziko, ale jest piękna, trzeba to przyznać. Co chwilę muszę ściągać rękawiczkę, żeby coś nagrać, bo jest taki piękny widok. Chciałam wam właśnie powiedzieć, że jest pięknie jak w Narni i od razu moje takie skojarzenie dotyczące Narni popłynęło w kierunku Czech i skalnego miasta i tak sobie myślę, jak tam teraz musi być pięknie. Ojejku, teraz, to znaczy wtedy, kiedy spadnie śnieg. I naszła mnie ochota, żeby w tym roku pojechać do Zielańca. Zdobyłyśmy szczyt. Tak, teraz możemy piknik zrobić. Tak, robimy piknik. Co prawda no, jest trochę zimno tutaj na górze, bo trochę tu wieje, ale jest pięknie. Jest piękny widok na fiord. Zastanawiam się, czy to widać, że tam są ośnieżone szczyty. Tutaj jest takie jakby jeziorko i jest na nim wysepka. Od razu mi się skojarzyło z jeziorem Bled w Słowenii, tylko że tutaj to jest taka miniatura. Ale w ogóle Norwegia i Słowenia to dla mnie są bardzo podobne kraje, jeżeli chodzi o przyrodę. No tak słabo widać, że tam są te ośnieżone góry, ale możecie mi wierzyć na słowo, że one tam są i że wyglądają przepięknie. Dobra, ruszamy w drogę powrotną i już nie nagrywam, bo to mogłoby się źle skończyć. Musimy mieć teraz ręce, nogi i umysły wolne, żeby kombinować i się ratować. Widok jest oszałamiający i wczoraj jak szłyśmy na tym wieczornym spacerze tutaj po okolicznych drogach, to było widać, że ktoś tą trasą z tej góry schodzi po ciemku z latarką. Podziwiam, ja bym się nie odważyła teraz przy tym śniegu, tym bardziej, że wczoraj jeszcze te trasy były takie niewydeptane, bo ten śnieg wczoraj tak mocno przysypał. Także naprawdę podziwiam, Norwegowie są niesamowici, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Jeszcze trochę widoczków, fiordy, góry w oddali, miasteczko. A, wspaniała wycieczka, naprawdę. Nie wiem, czy stali widzowie poznają, ale to miejsce pokazywałam Wam już w dwóch odsłonach. Rok temu w zimowej, która wyglądała bardziej jesiennie, później letniej, takiej zielonej i teraz mogę Wam pokazać w białej odsłonie. Ja wiem, że jeszcze czas na jakąś kolorową jesienną, ale w zeszłym roku się nie udało. Niech mi ktoś powie, że ja nie mam farta do pogody. Jak planowałam wyjazd tutaj, to prognozy były właśnie takie, to znaczy miało być słonecznie i tak około zera. Nie jestem pewna, czy miał być śnieg, ale to nieważne, bo tak jak rok temu, jak przyjechałam tutaj, nie było śniegu, to po prostu pojechaliśmy w inne miejsce. Natomiast później prognozy zmieniły się na deszczowe, czyli takie typowe dla tego regionu. I już nawet rozważałam rezygnację z tego wyjazdu, bo i Olga się rozchorowała kilka dni temu, no i takie tam różne rzeczy mnie zniechęcały. Ale na szczęście nie zrezygnowałam, przyjechałam i oto jaką mam teraz piękną pogodę i piękną scenerię. Jak się jechało? Zjeżdżać na sankach to trzeba umieć. Proszę bardzo, teraz twoja kolej. Zobaczmy, czy podołasz wyzwaniu. Nie wiem, czy jestem na to gotowa w tym ubraniu. Wiecie się tak szybko, że nie masz czasu się nad niczym zastanowić. Ja po prostu zamknęłam oczy. Okej, a w końcu wyjęłaś nogi za tak, ten? Tak, wyjęłam, bo zaczęłam nimi o tak hamować, dlatego jestem cała w śniegu. A to widzisz, to ja dlatego nie zacznę. To ja pojadę, zobaczymy dokąd. Dobra. Jak się jechało? To nie jest na mój kręgosłup. Stary, schorowany kręgosłup. Joginka. Stary, schorowany kręgosłup. Znowu się najadłam śniegu. O, ale jest ekstremalna jazda na tych sankach, co? Jezu, jak tam wyrzuca. A może spróbujemy na rampie? No, dzięki, już tu są rampy. Pozjeżdżane. Było super, chociaż teraz trochę boli mnie kość ogonowa, ale naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i teraz idziemy zrobić ognisko i coś zjeść. Taki dzień w typowo norweskim stylu. Najpierw aktywność fizyczna na zewnątrz, a później właśnie ognisko i parówki. To znaczy parówki są typowo norweskim przysmakiem, natomiast ja sobie daruję. No jak spadnie śnieg, to chodzenie na spacery z wózkiem jest tutaj wyzwaniem. To miejsce też już 2 razy Wam pokazywałam, ale wtedy z niego nie korzystaliśmy, natomiast teraz po sankach będziemy tutaj coś rozpalać, jeść i się ogrzewać. Trochę się zaludniło i cały czas przybywa ludzi. Dzisiaj jest -6 i wychodzimy, kiedy jeszcze jest troszeczkę ciemno, bo odprowadzamy Natana do przedszkola, a później ruszamy w trasę spacerową kolejną. Miałyśmy dzisiaj jechać do Bergen, no ale trochę nam się pokrzyżowały plany i w końcu musimy spędzić ten czas tutaj, ale ja nie mam nic przeciwko, bo Bergen już byłam 2 razy, a tutaj jeszcze mam trochę do odkrycia. Dzisiaj jest naprawdę zimno. Ja mam na sobie o 1 warstwę więcej niż zazwyczaj, chociaż w Warszawie przy takiej pogodzie nie zakładam tyle warstw, ale w Warszawie przy takiej pogodzie wychodzę na krótko, a teraz wychodzimy na kilka godzin, więc muszę być dobrze przygotowana. Odprowadziłyśmy Natanka do przedszkola i ruszamy na spacer. Wzdłuż fiordu będziemy szli około 7 km w 2 strony i ścieżka będzie nas prowadziła przy jednym z najpiękniejszych, najbardziej popularnych i takich najbardziej ekskluzywnych hoteli w całej Norwegii. Co mnie cieszy, to że zrobiło się trochę cieplej na tym słońcu, jeszcze tutaj te skały odbijają ciepło. Jesteśmy w miejscu, w którym mogę zostać dzisiaj już do końca dnia, bo jest tutaj tak ciepło. Posiliłyśmy się, zjadłyśmy pizzę. Pizza i 2 herbaty kosztowały nas 158 koron, czyli możecie sobie to podzielić mniej więcej na 2 i będziecie mieli pogląd na ceny w Norwegii. I bardzo dobra była ta pizza. Może po tym spacerze taka nam się wydawała, ale naprawdę było spoko. Teraz idziemy do Lenki, do szkoły Lenki ją odebrać i wracamy do domu. No i ja dzisiaj już lecę. Prawie zapomniałam się odprawić. Wczoraj wieczorem sobie przypomniałam. Zapomniałabym na bank, bo zupełnie jestem w jakiejś innej rzeczywistości tutaj. Kontrola bezpieczeństwa w Bergen to już jest czysta przyjemność w porównaniu z lotniskiem Chopina w Warszawie, gdzie dosłownie rozbierają człowieka do naga. Ale oczywiście rozumiem, dlaczego tak się dzieje i nie mam nic przeciwko temu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. W ogóle zimowe loty są mało komfortowe, bo oprócz tego, że jest dużo rozbierania się, to jeszcze na przykład jest to całe odladzanie samolotu, które mogliście zobaczyć na początku tego vloga, co zajmuje sporo czasu. Teraz pewnie też tak będzie, bo jest -4 właśnie. Ale warto było poświęcić ten czas i się trochę wynudzić w tym samolocie, bo ja ogólnie nie lubię latać, szczególnie sama, bo się nudzę strasznie. No czytam książkę, ale wiadomo, jest to trochę nużące siedzieć tyle czasu w jednym miejscu. I już się z Wami żegnam. Wyjazd był naprawdę super. Dziękuję Wam, że ze mną byliście i do zobaczenia w następnym vlogu.